przejechał 90 tysięcy kilometrów, odwiedził 60 krajów, chce objechać świat, ale dotarł do Polski i to podróż się na razie skończyła. Złodzieje ukradli mu rower. Somen Debnath w 2004 roku wyruszył z Indii z misją propagowania wiedzy o HIV i AIDS. Do 2020 roku chciał odwiedzić 191 krajów. Wystarczyła nocna wyprawa na Noc Muzeów w Warszawie, by misja została brutalnie przerwana. Przekuty łańcuchem rower zniknął z klatki schodowej zamkniętej na klucz. Klaudiusz Slezak. They opened those things and they leave it and they took my bike only and it was locked. Tylko tyle zostało z roweru Somena. Brama, domofon, ochrona i mocne zapięcie nic nie pomogły. Przecież była duża tabliczka, że to rower kogoś, kto podróżuje dookoła świata. To kwestia minimalnej wrażliwości. Mimo upływu kilkudziesięciu godzin, Somen nadal nie może zrozumieć, jak to się stało, że ktoś ukradł jego rower. Jeśli jakaś rzecz jest z tobą, to staje się częścią twojej podróży. Od momentu, kiedy podróżnik 7 lat temu wyjechał z domu, przejechał już ponad 117 tysięcy kilometrów. To trzykrotna długość równika. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat był w Mołdawii. Moldova, 42. strana, gdzie ja pobywał. W Włoszech. Somen Debnath, un giovane indiano arrivato da poco. Bułgarii. Somen Debnath. Macedonii. Makedonia je 30. država koja ja posetil. Na Ukrainie. Na rozlučni z velosipedom nakatał už 77 tysięcy kilometrów. A także na Białorusi. Prezentacja indyjskiej kultury. Polska przywitała Somena bardzo gościnnie. Kilka dni temu pokazywaliśmy reportaż z jego wizyty na Śląsku. Polska jest jednym z bardziej gościnnych krajów dla mnie. Ludzie są bardzo otwarci. Przyjechał Gorol. Warszawa była kolejnym punktem na mapie jego podróży. Czytałem o polskiej kulturze. Znam polskie mamy i babcie. Są takie kochane. To taka miła kultura. Lubię tutejszą gościnność. I chyba tylko dlatego Somen nie stracił wiary w Polaków. To mogło się wydarzyć w każdym kraju. To jest Polska, ale ja nie chcę tego kojarzyć z Polską, bo jestem członkiem światowej społeczności, więc każdy kraj jest moim krajem. Według planu podróżnik ma przejechać jeszcze ponad 80 tysięcy kilometrów. Do domu wróci za 9 lat. Germany to Denmark, Denmark to Iceland to Greenland. Ciągle chce ostrzegać przed AIDS i promować indyjską kulturę, choć na razie skupia się na znalezieniu sponsora, który kupi mu nowy rower. Klaudiusz Slezak, Polsat News. No co tu dużo gadać, wstyd, proszę Państwa. Dziś w magazynie to już wszystko. Za chwilę.